anielskim głosem pieśni, gdzie się spełni cud, gdzie się spełni cud. Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn. Pan wielkiego majestatu niesie dziś całemu światu odkupienie win, odkupienie win. Słuchaj, człowieku, przechodniu tej ziemi, oto zwiastuje ci radość wielką. Dzisiaj w ubogiej stajence w Betlejem narodził się Zbawiciel. Przynosi on miłość, jakiej nie znał świat, by uleczyć serce twoje. Okna już myte, smaczne ciasto upieczone, zrobione świąteczne potrawy i jeszcze tylko pójść do fryzjera, bo chcę wyglądać najlepiej ze wszystkich. Nie widzą, jak wspaniale przygotowałam świąteczne potrawy i jak pięknie wyglądam. No i to chyba by było wszystko. No witam, witam. Co słychać? Aha, to całkiem daleko. Słuchaj, przyjdź do mnie koniecznie. Tak, choćby zaraz. To czekam. Pa! Cześć kochana, jak przygotowania do świąt? Ja zadbałam już o wszystko. Zamówiłam pierogi, rybę i wiele wyśmienitych potraw z mojej ulubionej restauracji. Takie czasy, wiesz, kto by miał czas teraz gotować? Łóżka, grzyby, jakaś kapusta, płaszcz. Trzeba przygotować wiele potraw, a gotowanie to nie dla mnie. Dlatego kupuję je w restauracji. Ale czekaj, czekaj, ty masz nową fryzurę. Pokaż się, pokaż. No nawet taka całkiem oryginalna, choć jak na moje oko korzystniejsze było poprzednie cięcie. A co ty tu robisz? Gdy patrzyłam z daleka na ludzi, byłam zaskoczona tym bieganiem po sklepach, sprzątaniem, gotowaniem. Dlaczego tak się spieszycie i myślicie tylko o sobie? Dokąd tak pędzicie? Człowieku, z choinki się urwałeś czy z nieba spadłeś? Przecież jutro Boże Narodzenie! Tak, wiem. I dlatego szukam stajenki w Betlejem. Czy wiesz, jak tam dojść? Szuka stajenki? A zresztą, co mnie obchodzą inni? Muszę jeszcze kupić prezenty w hipermarkecie. Fryzjer na świątą, potem kosmetyczka. Przecież muszę pięknie wyglądać, kiedyś będą się na mnie patrzeć podczas świątecznych spotkań. Kiedy ja to zrobię? A ty wiesz, gdzie jest ta stajenka? Stajenka? Nie wiem, nigdy o niej nie słyszałam. Zaprowadź mnie do domu. Do domu? Ale ja nie mam do ciebie czasu! To ja jestem najważniejsza. Pycha zaśmieca duszę. Idąc tak szybko i patrząc tylko na siebie, nie można zajść za daleko. Inni ludzie też istnieją i warto ich dostrzec. Chodź ze mną poszukać tego, co w życiu ważne. Ile? 100 tysięcy? Kup 100 tych akcji. Dzień dobry. Dzień dobry. Będę zaraz w firmie. Muszę wykazać się przecież i zdobyć upragniony awans. Jaka Wigilia? Facet, to jest interes, a nie bajki o aniołach. Jedyna świętość to kariera. Każdy chwyt jest dozwolony. Po co ci te pieniądze? Po co? Będę je miał. Chcę mieć ich jak najwięcej. A co daje ludziom pieniądze? Bogactwo. Pieniądze dają władzę. Mogę za nie kupić i mieć wszystko. Nieprawda, jesteś biednym człowiekiem, bo nie znasz miłości i nie możesz jej kupić. Nie ma sklepu z półkami. Miłość, przyjaźń. Czy ty kiedyś kogoś kochałeś?
Nie wiem. A czy w życiu zajmowałeś się czymś innym niż tylko zdobywaniem pieniędzy i robieniem kariery? Kim ty jesteś w ogóle? Jestem przechodniem. Szukam mojego przyjaciela Jezusa, który jest moją miłością, bo chcę mu powiedzieć, że go kocham. Ta miłość się opłaca? Pokaż mi dom pełen miłości. Widziałem wiele domów, ale dom pełen miłości nie znam drogi. Dołącz do nas, poszukamy go razem. Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na zło. Sami sobie życie burzą, przez głupoty i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby sumienia głos. Wiesz co? To ludzie ludziom zgotowali ten los. Cześć. Czego chcesz? Nie widzisz, że jestem smutny i mam wszystkiego dość? Czekaj, czy spotkałeś może miłość, czy znasz do niej drogę? Miłość? A czy ktoś mnie w życiu w ogóle kochał? Dobre pytanie. Mnie też chyba nikt nigdy nie kochał. Ale ja chyba też nie kochałem nikogo. Miałem kiedyś dziewczynę. Ładna była. Podobała mi się. Ale to chyba nie była miłość. Żal mi was, bo jesteście bardzo zranieni i dlatego gniewni i leniwi. Nie wierzycie w miłość i wasze życie jest smutne. Uwierzcie, że miłość istnieje. Spotkałam ją. Znajdziemy drogę. Chodźcie ze mną, bo to właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku. Siebie w łza rozumiały. Bóg się nie wstydzi, Bóg się nie wstydzi, nie wstydzi się, że jest taki mały. Herod postraszył. Ludzkie kłopoty, kłopoty małego Boga. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego i uczy nas miłości. Nawet trzech mędrców na nic się nie przyda, bo Bóg tak mały. Bo Bóg tak mały, że go nie widać. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego i uczy nas miłości. Daj nam Boże wiarę, wiarę zawsze żywą. Zdrowie na święta, zdrowie wciąż na święta dla bliskich cierpliwość. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie z wysokości. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego i uczy nas miłości.
do stajenki do Jezusa. On jest miłością, jedyną i prawdziwą. Nie znacie Go, więc może nie wierzycie, ale przekonacie się, że warto. Józefie, otwórz drzwi, ktoś przyszedł. Taki śnieg? Już idę, Maryjo. O, mili goście, zapraszam do Bożego domu. Nie mamy żadnych darów! Zostawcie tu swoją pychę, zabieganie, chciwość, lenistwo, gniew, brak celu i miłości w życiu. Otwórzcie swoje serca na miłość, którą niesie wam czas Bożego Narodzenia. Betlejem jest blisko, na odległość ludzkiego serca, na odległość szeroko otwartych drzwi, na odległość dłoni otwartych. Betlejem jest blisko, każdego dnia możesz tu przyjść. Ten punkt na ziemi wyznaczyli razem. Było ich tylu, że nie zliczył chyba nikt. Niech stanie wieża, piramida marzeń, pomyślał ktoś, a potem ciszę przeciął krzyk. Wybudujemy wieżę, 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 wieżę. Choć różne słowa, różny kolor skór, byle się tylko znaleźć w pozaziemskiej sferze. Gdzie szczyty gór, gdzie pośród chmur można się z Bogiem samym oko w oko zmierzyć. Schody do raju, Kain chciał tam być i Abel. Ludzie bez krajów, bez imienni konstruktorzy, wieży Babel. Wszystkim zgromadzonym przed komputerem, przed ekranem oglądającym nasze jasełka, możemy powiedzieć wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim na ten czas przeżywania naszej codzienności. Tej trudnej, tej łatwiejszej, tej naznaczonej sukcesami, tej porażkami. Na czas, kiedy jesteśmy skazani na jakieś utrudnienia. Co pokazuje nam życie, o czym widzieliśmy nasze przedstawienie. Że wszystko jest przeplatane dobrymi, słabymi momentami. Chcemy życzyć wam tej radości spotkania prawdziwej miłości. Miłości, która nie patrzy na to, ile mamy pieniędzy, czy mamy posprzątany dom i wymyte okna, ale na to, jakimi jesteśmy ludźmi. Niech te święta Bożego Narodzenia będą przeżywane w gronie najbliższych, też pamiętając o tych, którzy odeszli od nas, abyśmy umieli cieszyć się każdą chwilą i każdym wydarzeniem, które się dokonuje w naszym życiu. Wszystkim życzymy najlepszego. Wszystkiego najlepszego! Są świąt. Są świąt. Tam wieży Babel, odnajdziemy cienie. W podziemiach metra potrafimy dotknąć.